Państwa Dyrektorów, witam Panie i Panów Radnych. Otrzymaliście Państwo z zaproszeniem proponowany porządek obrad. Dzisiaj do rozpatrzenia mamy jeden punkt, rozpatrzenie i zapiniowanie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2021 rok, znajdującego się na druku nr 1479, kreska 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta składania sprawozdania finansowego gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021. Czy do porządku uwagi? Nie widzę. Witamy Panią Skarbnik. Przechodzimy zatem do rozpatrzenia zacytowanego wcześniej punktu pierwszego. Czy w tej sprawie byłyby uwagi? Nie widzę. Zatem zapraszam. Ja chciałem z ciekawości spytać, proszę Pan Przewodniczący się zaprosić. Jaki jest koszt tej krakowskiej firmy? Ile teraz takie sprawozdanie kosztuje? Bardzo proszę Pani Skarbnik. Rozumiem, że chodzi o opinię biegłego, tak? To jest niewiele ponad 21 tysięcy. Oferta wybrana oczywiście w drodze postępowania konkursowego. Zgłosiło się z tego co Pani nazwa 5 firm. To była oferta z najniższą ceną. A jaka była najwyższa? Przepraszam, ale nie mam przy sobie. Ona miała pana, jeżeli pan radny chce, to ja oczywiście bez żadnego problemu takie zestawienie mam i dostarczam. Nie, to tylko ustnie. Nie, nie, a ustne, dobrze. No to myślę, że porozmawiamy. Może zaraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zawsze się patrzy na najniższą, jeżeli spełnia. Okej. Nie widzę dalszych pytań, to zaproponuję, żebyśmy przystąpili do zaopiniowania sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2021 rok, znajdującego się w roku 1479, kreska 1. Kto z Pani Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego sprawozdania? Nie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wszystko się nagrało. Wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie osiem za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Zadanie odniesione. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Leszek Nawiski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Halo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja bym chciał poruszyć kwestię, którą od lat poruszam. Na razie powiem, że mleko się wylało i skuter ten, który jakby zwyciężył, czy przezwyciężył niemoc społeczeństwa Zębożyc i oświecenie ulicy Pasiecznej, został już zakupiony, czego miałem dowód już się chyba tego posłuchania jego pracy na terenie zębożyckim, bo widziałem, że jakiś nowy twór się pojawił. Natomiast chciałbym zaapelować do zarządcy, może i prezydenta, pana prezydenta, żeby wzorem Okuninki i Jeziora Białego wprowadzić całkowity zakaz używania motorówek, skuterów nie związanych z bezpieczeństwem i ochroną, powiedzmy, korzystających mieszkańców nad Zalewem Zębożyckim. Zalew jest mały, jest szkółka kajakowa, jest kilkadziesiąt jednocześnie wypływających kajaków na Zalew, jest kilkadziesiąt żaglówek z Żegluj Razem, bodajże takie stowarzyszenie, które tam występuje, i między tymi i jeszcze łódki z wędkarzami, i między tymi łódkami szalejący, bo nie ma żadnej potrzeby, żeby taką szybkością, taką prędkością ktoś jechał, i nie jest to policjant, nie jest to straż, tylko są to osoby, jak się dowiedziałem, spoza Lublina zupełnie, gdzieś z Puław, z Radomia przyjeżdżają, żeby sobie poszaleć na Zalewie Zębożyckim. Mam zdjęcia z ubiegłego roku, kiedy płynął starszy człowiek z dzieckiem w kajaku. Ja byłem na brzegu akurat i dokładnie zrobiłem to zdjęcie, kilka zdjęć zrobiłem, i podpływał obok tego kajaka praktycznie szalejący, nie mający tutaj wyobraźni, człowiek na skuterze.
Jaka była reakcja tego dziecka i tego dziadka, prawdopodobnie dziadka? Bo to ja nie chcę tutaj opowiadać, bo widziałem z daleka gdzieś w odległości 100 metrów, jak się zachowywał kajak na wodzie i jak zachowywało się to dziecko, które w tym kajaku siadało. Co nam przeszkadza, żeby wprowadzić całkowity zakaz, ewentualnie jak kiedyś było jeszcze za komuny, w pierwszych latach, kiedy funkcjonował zalew, kiedy były wyznaczone godziny użytkowania, a nie tak całą sobotę, całą niedzielę w dobrowolnych, w dowolnych chwilach, kiedy wypoczęwicza czy wypoczywający nad zalewem Zemburzyckim swoje spokojnie odpoczywają, a popisuje się jakaś jedna osoba i terroryzuje swoim wyciem tego sprzętu cały brzeg i całe wszystkie osoby spoczywające. Ja uważam, że już czas najwyższy taką decyzję podjąć. Mówię, są to dwa skutery czy trzy, ale nie mają określonych godzin i z tego co wiem, jak mi powiedzieli policjanci w ubiegłym roku, że są to skutery Puław i z Radomia czy z Dęblina dwa skutery. Przejeżdżają sobie na przyczepę i zaczynają sobie. Ogólnika wprowadziła całkowity zakaz ciszy nad swoim jeziorem. Dlaczego my tego nie możemy zrobić? W Ogólnice, do Ogólniki przyjeżdża kilka tysięcy, a Zalew Zemburzycki daje szansę wypoczynku 250-300 tysiącom mieszkańców Lublina. I myślę, że wreszcie czas podjąć jakieś kroki daleko idące i albo wprowadzić 2 godziny w ciągu, powiedzmy, weekendu, że niech się wyszaleją i wtedy mieszkańcy będą wiedzieć, że o tej godzinie dopuszcza się, ale generalnie ja uważam, że powinna to być strefa ciszy. Zalew Zemburzycki i dzielnica Zemburzyce i Las Dąbrowa jest w strefie czerniejowskiego obszaru chronionego. Jak cokolwiek wyciąć drzewo, czy coś innego zrobić, to jest pewna ochrona. Jak walczyć z szaleńcami na zalewie, to nie możemy się sobie z tym poradzić. Także taki mój apel jest, nie wiem, kto mnie będzie słuchał, kto przekaże panu prezydentowi i służbom OSIR-u, bo nie wiem, jeśli to jest uchwała Rady Miasta, no to ja znajdę tutaj osoby, które ewentualnie podpiszą projekt uchwały i będziemy na tym debatować. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pan przewodniczący. Ja chciałem formalnie spytać, tak powiem, kto zarządza tymi wodami Zalewu Zemburzyckiego, bo nie wiem, czy tu akurat Rada Miasta jest w pełni kompetentna, chociaż zgadzam się w części z kolegą. Wiem, że na chociaż nieporównywalne jest wielkość Ogólniki czy Zalewu Zemburzyckiego, natomiast w niektórych rejonach wiem, że wprowadzono taki, że można tylko elektrycznie, one są bardzo ciche, z reguły napęd elektryczny, że nie można używać po prostu ropy czy benzyny do jazdy. No ale tutaj nie wiem, jak właśnie formalnie sprawa wygląda odnośnie jakby zarządzania tym, i podjęcie takiej decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, pan radny Zbigniew Koniczyk. Panie przewodniczący, no tutaj się tak też mi wydaje, że wody polskie są ładne, my możemy jakoś intencyjnie tego, jakieś stanowisko utrzymać, ale ja bym też taką propozycję miał z racji tego, że komisja jest, nasza jest komisją sportu, rekreacji i wypoczynku. I ten ostatnie słowo to mi najbardziej pasuje, to jest takie miejsce, bo ja najczęściej korzystam z tej ostatniej sekcji. Przynajmniej na Zalewie. Na komisji wypoczynku. Niedaleko jestem w Zalewu, aczkolwiek ta ostatnia forma sportu już tak trochę z racji, że chodzą lasce, to bardzo rekreacja, bardziej wypoczynek. Aczkolwiek ja mam taką propozycję z nowym komisją, że mamy sezon, nam się rozpoczyna, może faktycznie byśmy przynajmniej część rady, znaczy naszej komisji, jakiś punkt taki był na temat właśnie Zalewu Zemburzyckiego, żebyśmy mogli porozmawiać. Co tam się dzieje, bo właściwie coś tam się dzieje, prawda? Miała być rewitalizacja, miała być zmiany tam własnościowe, prawda? I może byśmy faktycznie taką mapę sobie przygotowali, gdzieś nasi, prawda, geodeci przygotowali, żebyśmy wiedzieli,
gdzie jest nasze, a gdzie jest wód. I wtedy byśmy mogli coś powiedzieć na ten temat, na jakieś propozycje złożyć co do właśnie kwestii wypoczynku, regulacji i tego, na jakim terenie jest niewidziasty, bo podejrzewam, że większość radnych o tym tak do końca nie wie. I myślę też o tej infrastrukturze, która jest wokół zalewu, że być może nie wiem, też jest bypass, prawda, i pole golfowe i tam, czy tam w ogóle coś się dzieje w tej chwili, jak to wygląda, bo się dzieje, ja tam słyszę, że się dzieje, bo tam są cały czas imprezy. Natomiast może faktycznie jakiś pomysł panu przewodniczący byłby w swoim tam planie. Albo czyli ma okres wakacyjny, to już teraz jest chyba przerwa, będzie w sierpień, no ale można we wrześniu wrócić do tego, coś takiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności czy władztwa, to Wody Polskie mają to, co pod wodą i działki związane z zaborami, czyli z infrastrukturą bezpieczeństwa. Reszta należy do wokół zalewu do miasta, bo tam, żeby przekazać formalnie, trzeba by działki geodezyjne były i pod wodą, i na brzegu, więc trzeba było dokonać podziałów geodezyjnych, żeby rozdzielić strefy władztwa miasta i Wód Polskich. Więc co do zasady, no, Wody Polskie mają grunty czy działki geodezyjne pod wodą, pod morzą, tak? I te związane z ochroną zalewu, czyli infrastrukturą bezpieczeństwa zalewu. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję jeszcze raz. Istotnie tutaj te wątpliwości, czy to Rada ma kompetencje, czy też nie, chociaż Rada stanowi prawo listowe. I wydaje mi się, że w Okulnice taką decyzję podjęła Rada Gminy, ale nie chcę przesądzać o tym, bo czytałem artykuł, gdzie się wypowiadali przedstawiciele właśnie gminy. Ale jeśli nie gmina, to na pewno wojewoda wydaje rozporządzenia w kwestii. Kiedyś, pamiętam, przed 20 laty, może wcześniej, było takie rozporządzenie czy zarządzenie wojewody określające zasady korzystania z akwenu przez jednostki pływające z napędem mechanicznym. Takie coś było. W tej chwili nie wiem, czy to obowiązuje. Panie przewodniczący, przepraszam, mogę wejść słowo, tak. Żebyśmy się nie domyślali, jak jest, tak? To ja mam, zwłaszcza, jest pan dyrektor Kęśko. Jakby pan dyrektor nam przygotował informację z zakresu możliwości decyzyjnych Rady Miasta w tym zakresie, taką informację jeszcze między posiedzeniami komisji, żebyśmy otrzymali to na, otrzymali to na maila i w zależności od treści tej informacji pozwolicie państwo, że podejmę decyzję, że krótki punkt na następnym posiedzeniu komisji, jeżeli będzie możliwość władztwa miasta w tym zakresie, to na tej podstawie zaplanuję to w porządku obrad i ewentualnie do pana prezydenta byśmy przedyskutowali, czy w tym zakresie nie powinniśmy tutaj robić w całości albo w części, jak pan przewodniczący Leszek Beniecki zaproponował, żeby wyznaczyć godziny korzystania ze sprzętu wodnego, motorowego i wtedy byśmy do pana prezydenta wystąpili o taką ochronę ciszy na terenie. Przy czym panie przewodniczący, mogę kontynuować. Bardzo proszę. Nie wiem właściwie, czy dopuścić, bo tak. A dlaczego między 14 a 18, a dlaczego na przykład między 10 a 12? Tu znaleźć podstawę do tego, dlaczego akurat w tych godzinach pyta. Ale to wtedy, jeśli będą wprowadzone godziny między 12 czy 16, a czy 14 a 16, to przede wszystkim wszystkie towarzystwa żaglowe, kajakowe i inni użytkownicy będą wiedzieć, że za chwilę oto na arenę Zalewu Zaborskiego wpadną szaleńcy. I po prostu te dzieci w tych godzinach nie będzie po prostu treningów i tak dalej, jeśli to jest możliwe. Ja generalnie opowiadam się absolutnie za pełną ciszą nad Zalewem Zęborzyckim, tylko i wyłącznie służby Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, które mają odrówki i Polski Związek Wędkarski, który ma również pozwolenie na awaryjne korzystanie z Zalewu Zęborzyckiego, jeśli chodzi o to. Inni po prostu są turystami.
Nawet jeśli drzwi wędkarze, który gdzieś tam wypłynie małym silnicznie, takim pewnie przy, w ręce go trzyma nawet wręcz, to zupełnie jest cicho na akumulator i tak dalej. Wszystko. Natomiast pozostałe, no to naprawdę, ale ta propozycja tutaj odnośnie takiego punktu na komisji z zaproszeniem, wydaje mi się, i Mosiru, i kogoś z Wód Polskich, bo my praktycznie, tak mówiąc to, myśmy się w takim gronie nie spotkali, jakieś spotkanie wód, ale raczej słuchaliśmy informacji od prezydenta, na jakim to jest etapie i tak dalej, ale chyba dobrze by było, gdyby faktycznie jeszcze przed sesją następną taki punkt zrobić, ponieważ następna sesja będzie we wrześniu, a sezon się rozpoczyna. Dobrym, nie wiem czy dobrym, ale zwyczajem wcześniejszych lat były wyjazdowe spotkania nad Zalewem Zaporzyskim i tam ewentualnie była dyskusja. Ale ja myślę, że lepsza robocza dyskusja jest normalnie tu, bo każdy może pojechać i zobaczyć, jak wygląda Zalew i Nabrzeża. Chcę tylko powiedzieć, że to, o czym mówiono, to rewitalizacja postępuje, jeśli chodzi o ośrodek Marina. Raz, że jest, bo wszyscy wiedzą o tym, że jest Playa Marina jest, czy Play Marina jest dzierżawcą pewnego terenu. Zostały dzięki budżetowi obywatelskiemu i również środkami miasta wyremontowane większość alejów, o które tutaj zabiegaliśmy, nie tylko radni z tego okręgu. Także ponadto pętla, połączenie pętli z ośrodkiem Marina, coś się tam dzieje, naprawdę coś się tam dzieje. Ale jednak ja bym chciał przedyskutować to, czy można wprowadzić zakaz, czy nie można. Wody Polskie, MOSiR i nasze służby na takim spotkaniu należałoby zaprosić. Jeśli pan przewodniczący uznał to za to, co. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, komisja przed sesją, mamy sesję absolutoryjną. Uprzedzałem państwa, że wstępnie zaprosimy Lublin, także żebyśmy nie przeładowali porządku obrad. Natomiast w zależności od tego, jaką informację nam pan dyrektor przygotuje, pozwólcie państwo, że podejmę decyzję, czy zapraszamy Wody Polskie i już formalnie dyskutujemy o pełnym albo częściowym wyłączeniu możliwości korzystania ze sprzętu motorowodnego na terenie Zalewu Zaporzyckiego. Zobaczymy, pan dyrektor nie chce dzisiaj, bo nie ma na to nadal czasu, nie chce dzisiaj pana dyrektora prosić o ustną informację. Na piśmie otrzymamy, wszyscy z państwa otrzymają taką informację. No, jak się z nią zapoznam, wtedy ewentualnie wprowadzimy to. Natomiast zawetowanie nie zdążymy, zrobimy takie posiedzenie dotyczące zalewu w szerszym zakresie, a więc również kwestii zagospodarowania terenu wokół zbiornika i planu dalszych rozwojowych. To też do pana dyrektora tutaj kieruję, żeby już myślał nad taką informacją, jakie są dalsze możliwości zagospodarowania, opowiedzenia Zalewu Zaporzyckiego. Pan radny Zbigniew Oblicza, bardzo proszę. Żeby prosić, bo tutaj państwo dyrektorzy się śpieszą, bo mają dość ważne takie zadania jeszcze, żeby to już szybciej przyspieszyć. Chciałem powiedzieć, że rozmawiałem przed chwilą z panem Oszymaną, pan dyrektor Wód Polskich. Oczywiście przyjmuje nasze zaproszenie i uważniła mnie, żeby pan... Ale jeszcze nie skierowaliśmy. Wola jest bardzo ze strony, nie ma żadnego problemu, przyjdzie, ja już mniej więcej wiem, jak to wygląda z tym zalewem, bo wyjaśniam tu dwóch zdania, ale już nie chcę o tym mówić w tej chwili. Mamy coś do powiedzenia, w każdym razie turystycznie jesteśmy, lustro wody jest, a oni tylko ta woda sypuje, to jest tak, jak w skrócie powiem, to jest właśnie wód, ale my mamy coś do powiedzenia, więc przyjdzie, na pewno skorzysta z zaproszenia ktoś tutaj z dyrekcji wód i myślę, że sobie porozmawiamy. Tyle ja chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo panu zadaniu. Rozumiem, że najprawdopodobniej ten punkt będzie, znaczy w całym posiedzeniu komisji jeszcze omawiany i być może już jakieś decyzje w zakresie na pana prezydenta skierujemy. Okej, nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem przejdę do punktu drugiego, trzeciego, do punktu.
zakończenie, tak, tego nie mam napisane, ale wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta. Dziękuję wszystkim Państwu.